Mamy trzy duże imprezy w tym roku, jeszcze takiej sytuacji nie było. Zaczynamy w styczniu od Mistrzostw Europy w Short Tracku, które będą w Gdańsku. I potem w lutym dwie bardzo ważne imprezy właśnie tutaj na arenie lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Puchar Świata i finał Pucharu Świata tydzień po tygodniu, więc naprawdę bardzo dużo będzie się działo i mamy nadzieję, że nasi zawodnicy będą się pokazywali na tych zawodach bardzo dobrze. Nowy sezon, w którym sporo rzeczy zmieniliśmy. Mam nadzieję, że po tej rocznej przerwie, kiedy Mistrzostwa Europy się nie odbyły na Short Tracku, Natalia wróci, czy podtrzyma swoją pasce, także myślę, że to będzie fajny sezon. I stąd już masz zabrać tą nogę, nie robić tej końcówki tutaj, o tego, widzisz? No. Tego tutaj, co to jest? To ja nie ma nic. To za bardzo, wiesz co, wydaje mi się, że też przez to, że za daleko lawo postawiłam i jakby nie miałam miejsca. I tak, ale patrz, tu jest super, no bo to jest oto, ten moment, no. Nie? A to już jest puste. Mhm. Chodzi, żeby z tego, co masz ciśnienie, już zabrać nogę, nie? Każdy z nich ma swój jakiś talent, który tylko trzeba odpowiednio rozwijać, więc no, wyznaczyliśmy sobie, powiedzmy, czterolecie, żeby mieć czas na to, aby podnieść ten poziom, szczególnie w biegach średnich i długich. Także no, wszystko przed nami, w naszych rękach i nogach.